Dzień dobry Państwu, witam Państwa na platformie wideoportalu poznajfakty.pl. Dzisiaj odpowiemy na pytanie jednego z naszych użytkowników, który pisze do nas: dzień dobry, mam pytanie o waloryzację. U mojej mamy, która przejęła po tacie rentę rodzinną, nie ma podwyżek i prawdopodobnie teraz, gdyby została przy własnym świadczeniu z waloryzacją, otrzymałaby większą wypłatę. Czy jest możliwy powrót do własnej emerytury? Szanowny użytkowniku, nie do końca jest prawdą stwierdzenie, że renta rodzinna nie podlega waloryzacji. Renta rodzinna podlega w zasadzie, tak jak wszystkie świadczenia długookresowe, waloryzacji, te oczywiście wypłacane przez ZUS, ponieważ jest to świadczenie, które jest wypłacane z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i wszystkie świadczenia długookresowe, które są z tego funduszu wypłacane, podlegają corocznej waloryzacji. Ta waloryzacja oczywiście może być różna, może być minimalna, może być to jakaś większa kwota. Natomiast w ostatnich latach, z roku na rok, to świadczenie było waloryzowane. Tak? Więc tutaj nie wiem, skąd założenie, że renta rodzinna po mężu, jak mniemam, nie jest waloryzowana. Jest waloryzowana. Co do natomiast świadczenia. Jeżeli mama spełnia warunek ubiegania się o jakieś inne świadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i składała równolegle te dwa wnioski, no to w momencie weryfikacji takiego wniosku ZUS przyznaje świadczenie, które jest korzystniejsze. Tak? W przypadku zbiegu prawa do różnych świadczeń, tutaj mamy do czynienia z wyborem przez ZUS tej korzystniejszej kwoty. Czyli wynikałoby z tego, że na chwilę składania tego wniosku i weryfikacji tak wysokości emerytury i wysokości renty po mężu mogło dojść do sytuacji, że to świadczenie po prostu było wyższe. Ja nie wiem, jaka jest dokładnie sytuacja w Państwa przypadku, natomiast często jest to jakby sytuacja dosyć częsta, że świadczenie emerytalne mężczyzny jest wyższe ze względu na dłuższy okres składkowy i dłuższy okres aktywności zawodowej, tak? Mężczyźni przechodzą też później na emeryturę i mają większy kapitał początkowy, większą sumę zwaloryzowanych składek i przeliczenie świadczenia emerytalnego dla nich jest wyższe, więc wówczas ta renta po mężu, czy też przejęcie emerytury, czasami tak się mówi, po mężu, który zmarł, nawet w wysokości 85%, które przysługuje tak w żonie, tak, oczywiście działa to też w drugą stronę, więc można powiedzieć, że małżonkowi również. Natomiast często jest tak, że to 85% tego świadczenia nadal jest wyższe niż świadczenie żony, tak, ponieważ kobiety mają te świadczenia z reguły niższe. I statystycznie też jest to związane z tym krótszym okresem zatrudnienia i z wcześniejszym wiekiem przejścia na emeryturę. Stąd mamy do czynienia z taką sytuacją, że ZUS, wybierając formę tego świadczenia i decydując, tak, wystawiając decyzję o przyznaniu świadczenia, kieruje się interesem osoby ubezpieczonej i wybiera to świadczenie korzystniejsze. Nie wiem, czy tutaj byłoby zasadnym próba powrotu do własnej emerytury, ale zawsze można udać się do oddziału ZUS odpowiedniego dla miejsca zamieszkania mamy lub wysłać zapytanie przez Centrum Obsługi Klienta do ZUS-u bezpośrednio elektronicznie. Można też zadzwonić na infolinię i zapytać, tak, czy w tym konkretnym przypadku jest to możliwe i jest to ekonomicznie uzasadnione, tak? Czy w ogóle to się opłaca po prostu. Natomiast wracając do początku, jak najbardziej renty rodzinne i świadczenia emerytalne po mężach są waloryzowane. One się zmieniają w czasie. Emerytury, co prawda, własne są waloryzowane często na troszeczkę innych zasadach, ale tak jak mówię, jest możliwa sytuacja, że świadczenie po mężu jest wyższe niż emerytura własna i wówczas mamy do czynienia z wyborem tej korzystniejszej formy. Też oczywiście wymaga to złożenia wniosku, tak, o nabycie prawa do emerytury po mężu, tak, czy też do tej renty rodzinnej. Wówczas mamy do czynienia z rozpatrywaniem tego wniosku przez ZUS
I no, tak jak mówię, jeżeli już wcześniej mama miała prawo do emerytury własnej, to prawdopodobnie okazało się, że że to świadczenie po mężu będzie dla niej korzystniejsze. Jeżeli pan, pani, bo tutaj nie wiem z kim mamy do czynienia, kto do nas napisał to zapytanie, miałaby lub miałby jeszcze jakieś pytania, to zachęcam do przesłania ich na naszą skrzynkę kontaktową pod adresem kontakt@poznajfakty.pl. A z mojej strony to dzisiaj wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę, pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.